Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym vlogu, z tej strony Krzysiek. Tak jak obiecałem, nie było czasu wcześniej, ale teraz kończę już tę dwójeczkę na pszenicę i obiecałem wam, że nakręcę chociaż jakiś krótki materiał z tego. Także jedziemy sobie pryskać już ostatni zbiornik. Tak jak widzicie, kupiłem, wcześniej widzieliście, środki grzybobójcze Elatus Era. Oprysk mamy umieszany. Także sobie już buteleczki odstawiamy i jedziemy, słuchajcie, powoli sobie, jedziemy sobie pryskać ostatni zbiornik te dwójki. Mamy dzisiaj 5 czerwca 2019 roku. Nad wieczorem, nie ma wiaterku. Przy okazji, jak będziemy, słuchajcie, jechać na pole, wiem, że może będzie mnie gorzej słychać, bo słuchajcie, mam ten ciągnik, to wiadomo, że nie jest taki jak pozostałe, troszkę hałasuje, no ale mam nadzieję, że jakoś dacie radę mnie wysłuchać. Przy okazji będę się starał wam teraz pokazać po drodze, bo wiele osób się pyta, jak wyglądają poletka. Także za chwilę złapię wam krótki kadr z poletek, bo wiadomo, jedziemy sobie pryskać i dzisiaj to jest dzisiejszym targetem. Ale wiele osób się pyta, to wam złapię, jak to wygląda. I oczywiście w najbliższym czasie będzie już więcej wolnego czasu. Na pewno nakręcę wam film z poletek, jak to wygląda. Może oznaczanie poletek, zobaczymy, jak to się uda zrobić. Także słuchajcie, pobierzcie, zobaczcie, wygląda to tak. Jestem mega zadowolony, naprawdę nie żałuję, jak wiecie, nawozów na swoje rośliny. Jest i według mojej receptury zawsze wychodzi to, że tak powiem, fajnie. Wyjdziemy z ciągnikiem na chwilkę, żeby pokazać wam, jak to wygląda, jakie one są, powiedzmy, wysokie. I pojedziemy robić swoje dalej. Zaparkujemy obok poletek. Zobaczcie, tak to wygląda. Na dzień dzisiejszy mega rośnie szybko. Rzędy są już prawie zwarte, tak jak widzicie, zobaczcie. Tak to wygląda na ten dzień. Widzę po okolicy, no też ta kukurydza rośnie źle idzie, ale naprawdę ze swojej jestem mega zadowolony. Tak jak widać, każda jest odmiana inna, także to już zaczyna się kształtować. Tamta jest niższa troszeczkę, te są wszystkie wyższe, ale to pewnie specyfika odmiany. To taka jest wysokość, jak widzicie, stanę sobie tutaj gdzieś. O, do piępka mam liście, jak wyciągnę. Ładnie to wygląda, kolor fajny, aż się błyszczy. Także będę się starał dla was nagrać oznaczanie niedługo tych poletek. Miejmy nadzieję, że jakieś deszcze popadają i pozwolą na to, że ona będzie sobie nadal ładnie rosła i że będziemy mogli się spotkać u mnie na imprezie oczywiście. No dobra, lecimy dalej. Ostatni to będzie, słuchajcie, 60 wyje. Miejmy nadzieję, że to będzie ostatni zabieg na razie. Te trójki na tym, może wolniej będę jechał, będzie mi lepiej słychać. Te trójki na ten moment nie planuję, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Zostawiłem sobie takie kawałeczki przy słupach, żeby zrobić kontrolę później, jak działają te środki. Elatus w dawce litr na hektar. Także uważam, że pszenica będzie miała potencjał, słuchajcie. Sobie wszystko pozamykamy do oprysku, żeby nam tutaj
powinienem mieć maskę, słuchajcie, ale pozamykam wszystko szczelnie, żebyście mogli też mnie słyszeć. No, jak gdybym miał maskę, no bo pewnie słyszelibyście tylko... Pierwszy zabieg to jeden robiłem, wiecie, że robiłem późno. Jest tę dwójkę też robię trochę później. Ona już na wszystkich polach jest zrobiona, ale wszystko naraz, słuchajcie. Siano kiszonka, jakieś tam zabiegi w kukurydzy. Także zostało, właśnie nie było czasu, żeby wziąć tą kamerę i nakręcić tą tę dwójkę. Zostały ostatnie 2 hektary, także po prostu już się skupiłem, żeby, tak jak obiecałem, żeby dla was po prostu to pokazać. Tak, widzicie, to mam w 2 kawałkach 10 hektarów pszenicy akurat. Została mi końcówka i to jest, słuchajcie, to tak jak wcześniej wiecie, odmiana Jutta. I cyk. Bez kierunku wskaza, brzydko, kierunek, cyk, o, chodzi, chodzi. Patryk tutaj nie dopryskał miotły tym swoim dużym opryskiwaczem w rogu. No i lecimy sobie z tematem. Ostatnia ten dwójeczka. Wcześniej jak pryskałem, ta pszenica była jeszcze nie całkiem wykłoszona. Zostało mi się to właśnie ta resztówka, wykłosiła się, zobaczcie jak wygląda. To wygląda całkiem fajnie. No i gitara. Przed nami mecze reprezentacji z Macedonią Północną. Izraelem mam nadzieję, że wygramy i spokojnie będziemy mogli sobie prowadzić w klubie. Na takim kawałeczku, który zostawiłem dla kontroli, nie pryskałem. Jednak po te jeden zostały ślady, ale dobrze, przynajmniej wiem, gdzie jechać. Tak to wygląda, słuchajcie. Jaki daflon, na pewno będą jakieś filmy ze szlip. Też będę starał się wam powiedzieć. Wygląda to na razie obiecująco. No ale sami wiecie, że wszystko zależy od pogody, tak? Ścieżki łatwiej wymierzycie, ale nie można mieć wszystkiego. Tu jest lepszy kawałek ziemi, tak jak widzicie, nawet ona jest wyższa. Miała więcej wody. Dzisiaj troszkę wcześniej wiał wiatr. Wczoraj też, więc też nie bardzo mogłem. Jestem ten zabieg dokończyć, ale wygląda naprawdę fajnie, łańcuchowy. Zabezpieczyły go teraz, słuchajcie. Mam nadzieję, że późniejszym zabiegiem już do samego zbioru. Ponieważ praktycznie ten środek po 40 dni, a bo dużo nie pada, bo gdyby dużo padało, to może krócej nam zabezpiecza. Także mamy już tam praktycznie do połowy lipca temat z głowy. No, na niższym też to inaczej wygląda. Muchę mamy. W kabinie mamy muchę. Mucha. Mucha żyje, czyli szczelny traktor, nic jej nie jest, to jej nam nic nie będzie.
jaka na początku była susza. Jeśli stąd jest widać, słuchajcie, ile chłopakowi buraków nie powschodziło przez tą suszę. Ja myślę, że na 8 hektarach, około 3 hektarów, może nie to, że nie ma wcale, ale są dopiero małe, które teraz niedawno wyszły. Chciałem ten vlog taki zrobić krótki, ponieważ wam obiecałem, że będzie. Też za dużo dzisiaj nie będę się tutaj, słuchajcie, produkował. Myślę, że w kolejnym vlogu z poletek na pewno sobie dłużej pogadamy. Czy na spokojnie muszę opryskiwać jeszcze, odpiąć, zapiąć paszowóz. Ładnie się leci od maszy. Około 70 cm od łanu, tak przewiduje producent końcówek. U niektórych z was na pewno pokazały się skrzypionki na wiosennym, zwłaszcza zbożu. U mnie akurat tego problemu nie ma, chociaż kolega kilka pół dalej właśnie miał problem ze skrzypionką. Troszkę do tego materiału Kasper ma nakręcone, także słuchajcie, będzie teraz sporo tych vlogów wrzucanych. Będę się starał, żeby tej pszenicy wrzucił jak najprędzej. A na pewno będzie można coś poletka, będzie to mega ciekawe, jak która odmiana wygląda. Ja gdzieś to mam zapisane na kartce i po prostu tego, słuchajcie, nie pamiętam. Ale widzimy się w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, cześć!